Witam, oto Specialized Cross Trail Sport z roku 2016 w rozmiarze L. Jak widać, rower jest dość mocno zmodyfikowany i nie zostało w nim wiele z seryjnego, dość ubogiego wyposażenia, jakie zapewnił spec. Nie licząc ramy, jedynymi oryginalnymi częściami są chwyty, kierownica, mostek, zacisk i sztyca z tym beznadziejnym mierzenkiem z dwoma równoległymi śrubami, stosowanymi również w rowerach Scotta, o których już nagrałem parę recenzji. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Rower, mimo że większość jego części jest wymieniona i to na komponenty dużo lepszej klasy, wymaga odrobinę miłości i czyszczenia. A parę osób też już pewnie zauważyło kilka niedociągnięć. Jak nieposkracane i źle puszczone pancerze, które wyrządziły co prawda tylko wizualne, ale nieodwracalne szkody. Zużyte i źle zamontowane chwyty, które przez to pękły. Wytarte, niewygodne i ciężkie siodełko Kelisa oraz małą 160 mm tarczę, która nie wyrabia z podstawowymi hamulcami Shimano. Kolejnym problemem jest napęd 1:10 ze starą generacją przerzutki XT bez sprzęgła, przez co łańcuch lata jak szalony. No i wisienka na torcie, czyli amortyzator Santo Raidon 29 przeznaczony do rowerów MTB, posiadający prawie dwa razy większy skok niż seryjnie montowany Nex. 29-calowych kół, również do rowerów górskich, nie uznaję za błąd, gdyż od 2016 dużo się zmieniło i teraz szersze obręcze nie są niczym dziwnym w rowerach gravelowych, fitness i crossowych. W takiej konfiguracji Cross Trail waży ponad 12 kg, a po przeserwisowaniu i wymyciu prezentuje się teraz tak. Linki do części, które użyłem, znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Przerzutkę wymieniłem na XT8000 ze sprzęgłem i założyłem nowiutką zębatkę Decas oraz łańcuch KMC. Zmodyfikowałem uchwyty pancerza przerzutkowego, który teraz jest w jednym kawałku, gdyż nie ma nic gorszego niż odsłonięta linka na dolnej rurze, która zbiera cały syf z drogi. Założyłem nowy, lekki zestaw sztycy i siodełka Oval, którego producentem jest Velo i ma tą samą skorupę co Dartmoor Leaf Pro, tylko cieńsze wypełnienie, dlatego jest tak lekkie. Wymieniłem też chwyty na skręcane, ergonomiczne Pro X-y. Poskracałem przewody hamulcowe i założyłem większą tarczę 180 mm. Ale najważniejszą modyfikacją była wymiana amortyzatora na nowego, powietrznego NCX-a ze skokiem 63 mm i to ze stożkową rurą tapered dzięki użyciu sterów ZTO 4444T. Po tych zmianach przywróciłem rower do prawidłowej geometrii i waży teraz 11,5 kg. Wygląda dużo lepiej, a za sprawą szybkich opon Continental Terra Trail jest niezłym pomykaczem i ciekawą konkurencją dla moim zdaniem przereklamowanych i zbyt drogich graveli. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!